Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Days Gone. Dzisiaj wyruszamy na kolejną retrospekcję związaną z byłą już żoną, bodajże się Sarą, i zabieramy ją na lunch. Zatem do dzieła. Na motor. A, tylko gdzie ja dziadę zostawiłem? Ej, 130? Czy to możliwe? Inna sprawa, gdzie on mnie kieruje. Dobra, jest tam bryczka. Podtankuję. Dobrze cię widzieć, Zeke. Baz, jak tam życie w obozie? Dobra, załatwione. Cholery, mój klucz na sadowni. O! Great success. Do zobaczenia, Zeke. Farewell, ziomek. Nie, tutaj masz sprzęgło. Ach, przecież wiem, gdzie jest sprzęgło. To chcesz, żebym ci to pokazała, czy nie? Tak, ale wiem, co to sprzęgło. Dobra, spoko. Dobra, możesz to robić sama, okej? Dobra. Hej! Hej, hej! Ty, tu nie można parkować. A, przyjechałem odebrać Sarę. Hotelem prywatny. Zawracaj i wypieprzaj stąd. No już? Okej. Wypadł. Jasne. Dobra, ale wiesz co? Ja chyba jednak sobie tutaj poczekam. A ty wracaj do pilnowania swojego pola, kukurydzy. Tu oficer Mur, mamy mały problem. Hej, słuchaj, dupku, to teren prywatny. Mówiłem ci, żebyś stąd zjeżdżał. No dobra. Hej, hej, ty, jesteś głuchy czy co? Jazda. Jak już ci mówiłem, przyjechałem z odebrać synu. Nie widziałeś znaku? O, no proszę, trudno jest. Jestem uprawniony do użycia siły. Tak, dziękuję. Skupię się. Hej, wow, spokojnie, co jest? Przepraszam panu, Whittaker. Pani zna tego palanta? Tak, on jest ze mną. Jest ze mną. Przepraszam, proszę pani, ja nie wiedziałem. Nie szkodzi, naprawdę, to ja przepraszam. A, i Jim! Deacon! To nie ja jestem z nią, tylko ona ze mną. Kurwa! Trzymaj się. Dlaczego zawsze to robisz? Co robię? Zachowujesz się jak złamas. No daj spokój, to on zaczął. A ty co, masz 5 lat? Hej, uważaj na sprzęgło. Pamiętaj, musisz dodać trochę gazu, zwiększyć obroty. Poradzę sobie. A, słyszę. To gdzie jedziemy? Nad Damę. To fajna, spokojna droga, nie? Kiedy ty kierujesz? Nie. To robimy coś wieczorem? Mówiłeś, że możesz nie mieć czasu. O tak, racja. Buzel i chłopaki chcą pojechać do Stanowego, w Klamat. Odwiedzić Jacka. Czyli spławisz mnie, żeby zobaczyć się z jakimś gościem w więzieniu? Jack to nie jakiś gość. Przecież wiem, tylko żartowałam. Chodzi, ale zawsze jak razem jeździmy, jakiś debil w ciężarówce chce nas zepchnąć z drogi. O mój Boże, nie, słuchaj, słuchaj. Byłaś świetna, naprawdę świetna. Większość by spanikowała, wpadła w poślizg i pewnie nas zabiła. Właśnie prawie nas zabiłam. Byłam... Matko, nie zwracałam uwagi, byłam rozproszona. Hej, już dobrze, wszystko gra. Oddychaj, nic ci nie jest. Czekaj, jak to byłaś rozproszona? Nie, to tylko sprawy w pracy, to nic takiego, tylko... Dobra, bo wiesz, pomyślałem, że może zobaczyłaś moją nową naszywkę. Co? No, nomada? Czekaj, odszedłeś z klubu? Nie odszedłem z klubu. Nigdy bym tego nie zrobił. Być nomadą oznacza, że będę mniej aktywny. Od teraz. Dick, nie prosiłam, żebyś to robił. Nie, ja wiem, bo wtedy powiedziałbym nie. To spróbujemy jeszcze raz? No, znaczy nie, ale tak, spróbuję. Dobra.
Dzięki za uratowanie życia. No wiesz, to było słowo. Hej, hej, sprzęgło, sprzęgło! Wiem, co to jest sprzęgło. Okej, okay, nie, to nie... Tikon. To jak? Myślisz, że twoi rodzice przyjdą? Na ślub? Nie mam pojęcia. No bo wiesz, myślałem, że jak ograniczę życie w klubie... Nie sądzę, żeby to coś zmieniło, Digo. Ale powiesz mi. Pewnie, jeśli chcesz. Tyle, że nie będę zmieniać tego, kim jestem, kim ty jesteś, żeby zadowolić moich sztywnych, mieszczańskich rodziców. Okej. Uważaj. Widzę ich. Hej, czy oni jadą do ciebie do roboty? Och, kurwa. A co z klubem? W ogóle ktoś ma zamiar się pojawić, skoro zostałeś nomadą? Sam nie wiem. Trochę już minęło od czasu, kiedy któryś pojawił się w kaplicy. Poza tym chciałabyś, żeby przed kościółek w Marion Forks zajechało 27 Harleyów? No, a wiesz, w sumie to bym chciała. Okej. Okay. Co się dzieje? Nie wiem. Proszę pani. Tak? Szef pani szuka. Powiedział, że to ważne. Zawsze jest ważne. Powiedz, że zaraz będę. Dobrze. Muszę już iść. Hej, hej. Przepraszam. Spoko, to pewnie tylko alarm pożarowy czy coś. Okej. Daj im popalić. Kocham cię. Zadzwoń później. Słuchaj, Adi, przepraszam. Jasne. Adi. Oj, weź, przestań. Przepraszam. Cholera jest. Przepustka, przepustka. O'Brien Toussaint, John, odbiór. O'Brien Toussaint, weź, odbierz to popierdolone radio! Saint John, nie sądziłem, że cię jeszcze usłyszę. To tak samo jak ja. Dobra, słuchaj, tej nocy, kiedy uciekliście, powiedziałeś, że nie braliście cywilów, jedynie personel Niro, federalnych i ludzi z przepustkami. Mówiłem, nie mogliście cicho, zrobić cicho, nic cicho, więcej, słuchaj nie? mnie. Sara, moja żona, miała przy sobie przepustkę. Miała identyfikator, kiedy pakowaliśmy ją do śmigłowca. Nie więc wiem, czy oni... Zrób mi tę przyjemność i sprawdź to. Sara Irene Whittaker pracowała w Cloverdale. Miała federalną przepustkę. Prowadziła... sam nie wiem. Jakieś badania. Nie znam się. Po prostu okay. załatw. Postaram się, dobra? Dobra, świetnie. Tylko pamiętaj, jesteś mi tu winien. Tak, tak. Bez odbioru. Nowa nadzieja. O, i zero reputacji. Co mamy? Kolejnego. Wypadowy. Niro. Pomnik. What? Znowu pomnik. Dobra, zobaczę, co jest najbliżej. To nie wiadomo, gdzie jest. Uch. Not funny. Dobra, to jest blisko. Lecimy. Saint John, tu O'Brien. Jasna sprawa. Czego ode mnie chcesz? Uważaj na siebie. Musimy się koniecznie spotkać. Jezu, O'Brien, nie ściemnij, powiedz, czego się dowiedziałeś? Czy ona... Mam coś dla ciebie. O'Brien? Przesłałem współrzędnych. Tam się spotkamy. Patrz, okaże się, że żyje z Kubana, no. Ale jaja, a już myślałem, że jednak się nie. Szukacie żelazny maj. Powiedział, że... Uzmę, słuchaj, powiedz mu, że wrócę. Muszę ci coś... Pamiętasz, co ci mówiłem? Tej nocy, kiedy umarła Sara. Niro się zawinęło. Zabrali tylko swoich ludzi. Federalnych i tych z federalnymi przepustkami. Zaraz, Dick, o czym ty to diabła gadasz? Słuchaj, to pewnie nic takiego, ale muszę coś zrobić. Beacon, bez odbioru. Hmm.
i jest. Dick, tu Tucker. Kurde, wszyscy naraz, no. Tak, czego, stara baba? No, jestem. Zgaduję, że masz dla mnie kolejną robotę. No, dobra, wpadnę do was, bez odbioru. Informacje? Jakie znowu informacje? Co możesz jeszcze powiedzieć o Brian? Żeby mnie to obchodziło. Hejka, Deacon, możesz do nas wpaść? Really? Jasne, Ricky. Pewnie masz dla mnie jakąś robotę. Okej, okay, wpadnę do was, bez odbioru. Jeden załatwiony. Ilu was tam zostało? Prawda was wyzwoli. Wojna z terroryzmem, globalne ocieplenie, żadna z tych rzeczy nie ma znaczenia, kiedy tkwimy w syfie. Ale to tylko część kolejnego z pismu, więc słuchajcie. Wojna z terroryzmem była tylko zasłoną dymną zapoczątkowaną przez starego, dobrego wuja Sama jako wymówka do poszukiwania nieistniejącej broni masowego rażenia. A globalne ocieplenie... What? Kłamliwych naukowców siedzących w kieszeniach tych, którzy chcieli wzbogacić się na katastrofie. Dobra, ej, ja snajperkę bym chciał. Gdzie jest moja snajpa? Wszystko to tylko kolejny sposób. Już nie mogę jej wywołać. Gdzie tu jest ekwipunek? Znajdź postęp aktywny ekwipunek. Tu jest. Dobrze, sprzęt. O, nie mam. Zajmiemy się o polarne czapy lodowe, genetycznie modyfikowaną żywność i dżihad. Nie zauważymy, co naprawdę dzieje się za kulisami. Nie dajcie się zjeść w biegłej drodze. Wskazują w którąś stronę. Patrzcie prosto na nich. Marko bez radia wolne. Nie wierzcie w obstronę. Czyli ta twoja mądra rada, Kołb, jest taka, żeby zakładać, że wszyscy tylko ściemniają na potęgę? O to chodzi? Więc tego, to w sumie nie całkiem dobra rada. Zrówniona, ale dobra. To jest snajpierek. Trochę ich tu jest. Ładnie, przynajmniej pozbieram sobie matcy teraz z nich. Ja to wezmę. Ej, właśnie, że nie wezmę. Ej, Włóczęgo! Wyjdź z ukrycia, to pogadamy! Ja się nie kryję. Dobra, zostaw jeden. Snajper został chyba. Aj. Tyle? Nie stać was na więcej? Tak myślałem. Następnym razem nie zasadzajcie się na niewłaściwego gościa. No dobrze. Zobaczmy, czy mieli gdzieś tutaj podziemny bunkier. Mieli. A, w bunkrach zazwyczaj jest jakiś nowa recepta.
fajne. Co tam będzie? Dobrze oznaczona. Bomba zbliżeniowa. Wow, no, nice. Na hordę dobra będzie. Im się już raczej nie przyda. Ciekawe, czy mam tą snajpę od Skiza. Kurde, nie mam, ale lipa. M40. Ajajaj, szkoda, że tego nie mam już. Trzeba buzera, pacyfikator i FOS. Kurde, tamta snajpa miała chyba 15 naboi. To było dobra broń. Zbierałem trochę jedostwa, ale nadal mało. Jejks! No. Dobra, gdzie teraz? Tej wuchty questów, które dostałem znowu. O'Brien, obóz Nero, Hot Springs, Tucker, Nero, mobilną jednostkę medyczną. A tu Mike. Dobra, koło Mike'a jestem najbliżej. Zgadza się? Zgadza. A zresztą, co ja będę jechał? Radio Wolne Oregon. Prawda was wyzwoli. Coś wam powiem. Przed tym wszystkim byliśmy otępiali i głupi. Ślepo otępialiśmy się rzeczami, które odurzały nas na podobieństwo duchowych. Szczęśliwy krów, słodycze, telewizja, alkohol, heroina. I to działało. Ale teraz... Teraz czujemy ból. I to w pełni. Każde skaleczenie. Jesteśmy przytomni. I mamy otwarty... Ej, Ricky. Siera. Kiedy Mitchell i kilku gości pojechali na północny zachód, zostali napadnięci przez włóczęgów. Udało im się ustalić, że mają obóz na północ od jeziora Melakwa. To czemu ten Mitchell i inni ich nie sprzątnęli? Bo to nie są włóczędzy, Dick, a Mitchell to tylko dzieciak. Nawet nie wiem, czy umie... czy wie, jak używać broni. Więc co oni w ogóle robią w syfie, do chuja? Słuchaj, musisz to zrobić. Lost Lake cię potrzebuje. Dobra, dobra. Zajmę się tym. Wielkie dzięki, Dick. O, jak nie ja. Jak tam paliwko? Całkiem sponio. Kilometr. O ja. Niedźwiedź. Cholera! Łamacz! Łamacz. Nie wiem, gdzie obiegł łamacza, tutaj widzi cały czas. Co się dzieje chyba? Muszę przeładować.
O, krap. Nie, źle się dałem wciągnąć w malinę. Jestem nad jeziorem Melakła. Tak, jest tu obóz pełen włóczęgów. Poradzisz sobie? A, pewnie, dam radę. Bez odbioru. Działem, no dobra. Trafił! No dobra, czas oczyścić ten obóz. I co, chłopaki? Pomyśleliście, że muszą ten obóz i będziecie trzymać tym miejscem? Banda morderców i złodziei, od co? Zabił się w tych krzakach! Ktoś z naszych oberwał! O nie, 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 jeszcze kilka. Kurde, zbiera się ich tutaj trochę. Dobra. Widzę, że zombiaki mi pomogą. To wszystko. Patrz. Muszę powiedzieć Ricky, że już po wszystkim. Już po wszystkim. Załatwiłem ten obóz na północ od jeziora Melakła. Dzięki, Nick. Dam znać żelaznemu Mike'owi. A, tylko daj znać Michelowi, że można już bawić się na zewnątrz. To jeszcze dzieciak, Dick. Pewnie, ale jeśli chce dożyć dorosłości, niech lepiej zacznie się uczyć, jak używać broni. Tak, masz rację. Pouczę go. Dzięki, Nick. Kolejne trofeum. Dobra, to chyba nie ma włazu. Można śmigać. Na tyły. Fuck. Damage. Co za ścierwo. Oni chcą, żeby ktoś się zabił. Nareszcie. Dobra, dalej. Co tu mamy teraz, łowców Hot Springs? Ojojoj. To daleko. Niro. Zaznacz. A, tu jest. Dobra.
Chyba to jest to. Nie, to nie jest to. To jest fioletowy, czyli ten. No właśnie. Ja jednak pojadę tu. O paliwa. Ech. Też nie. Nie da. Pojedziemy. Ricky, jesteś tam? Tu Lost Lake, zgłoś się. Ricky wspomniała, że załatwiłeś obóz włóczęgów na północ od jeziora Melakwa. No, już nie będą nas niepokoić. Hej, Mike, ten dzieciak, Mitchell, a nie powinien robić kursów, dopóki nie nauczy się o siebie dbać. Zajmę się tym. Dzięki, Dick, żelazny Mike, bez odbioru. Kurwa. Hej, Deacon. Tankuj, szefie. Nie potrzebujesz paliwa? Kurde, potrzebujesz naprawdę sporo paliwa. O, raczej. Dobra, Hot Springs to będzie. Hej. A, to aż tutaj. Oj. Nie chcę. Dobra, jak się tu dostać szybko? Właściwie mogę tu po prostu pojechać. I tak będzie najszybciej. Hit. Do zobaczenia, Dick. Halo. Już otwieram się, John. Ojoj, krzykacz chyba. Owszem. Dick, hej, wpadnij do nas w wolnej chwili. Musimy pogadać, to ważne. Cześć, Ricky. No dobra, zajrzę do was, bez odbioru. Kurde, idę jeszcze, gdzie nie jadę. To ja nie byłem nigdy. Nie zapuszczałem się w takie tereny. Aha. Okej. No i o co chodzi? Zwerbowałem trochę takich, którym ufam i którzy też mają dość tego wszystkiego. Więc po co ja tutaj? Chciałem ci to dać. Miałeś rację, odnośnie żony. Skąd to masz? Kiedy ewakuowano Silver Lake, zabrali personel Niro, przedstawicieli federalnych. I wiesz co? Sara Irene Whittaker miała poziom dostępu federalnego 4. klasy. Poziom dostępu. Twoja żona spieprzyła z grupą zwiadu na wschód od Fort Rock. Weź mnie tam. Nie. Nie? Przecież masz kopter, no i podobno działamy razem. Bazy już nie ma. Co? Dobra. Od roku. Lokalna bojówka. Jaka bojówka? I gdzie jest ich obóz? Nie wiemy. Jak możecie tego nie wiedzieć? Macie helikopter, sprzęt, gdzieś macie satelit... w pobliżu Crater Lake, ale tam się nie lata, rozumiesz? Mają posterunki, rakiety, granatniki. Crater Lake. Crater Lake. Muszę ci powiedzieć o naszej robocie. O badaniu zakażonych świrusów. Ewoluują. Choć już nie jest wesoło, to zrobi się gorzej. Dużo gorzej. Ups.
Aś się porobiła. To mi się przyda. Idź do diabła. Mam to wszystko centralnie w dupie. Buzer? Buzman, odezwij się. Jestem. Hej, słuchaj. Posłuchaj mnie. Rok temu z Żelaznym Majkiem chcieliśmy jechać na południe, ale przełęcz Sentiam była zablokowana. Nie dało się przez nią przebić, ale on powiedział, że zna inną drogę. Dick, Żelazny Majko. Chyba nie pała teraz na twarzy. Daj mi skończyć, dobra? Pamiętasz może? Pamiętasz, co powiedział? Żelazny Majk? Tak. Przechwalał się, że zna każdą ścieżkę. Że jest jakiś szlak biegnący wokół góry, Tinsena, czy jakoś tam. Tinsen! Tak, dokładnie tak. Przełęcz Tinsena. No, tylko po jaką cholerę? Zaraz. Niro, kurwa, rozmawiałeś z nim. Rozmawiałeś z nim. Zaraz. Dick. Słuchaj, Ryan, oni. On znalazł jej identyfikator. Tak, Buzer. Sara. Ona chyba żyje. Dick. Dick, nie jesteś ciężki. Zawsze wiedziałeś. Nigdy nie odpuściłeś. No co teraz robisz? Nie wiem, stary. Nie wiem. Ale Boże, ale jeśli jest szansa, że wciąż żyje, to... No, muszę go znaleźć. Jasna sprawa. Szlak. Muszę spadać. Ricky i Adam potrzebują pomocy przy zawieszeniu. Taki czynnik. Słuchaj, zobaczymy się, kiedy chodzisz do jadę przecież. Muszę załatwić jedną sprawę. A wrócisz do nas? Czy wrócę? Co? Co masz na myśli? Buzer powiedział. To Dickon. Buzer powiedział. Dobra, słuchaj. Tu nie ma o czym gadać. Przecież nie ma przejścia przez przełęcz Sentiam. Tak, tak, wrócę. Mówiłem ci. Muszę jeszcze coś zrobić. Dickon, bez odbioru. Dobra, zobaczmy, co mi powie staruszek. Terenów na północy? Zaraz, zaraz. Co to są tereny na północy? Żeby... O, nie wiem. Kurde, nie wiem, które to tereny. No ale w takim razie... Ja sobie jednak... A... Bezpieczeństwa... Zrobię wszystkie questy, które tam mam na... Po prostu wszystkie inne. O! To będzie najlepsza opcja. Czyli tak, pomnik. Zresztą na pomniku dojadę. Kurde, nie dojadę. Oż! Idź tankować, mistrzu. Hej, Dickon. Chcesz obejrzeć mój towar? Chyba sporo paliwa zużywasz, co? Dobra, jasne. Teraz tak. Sarę. Czekaj. Aha. Pokaż to, gdzie to jest. Tak, to byłem przed chwilą. I tego nie robię na razie. Ricky. Tucker. I to. Punkt Niro przy tunelu Roach. Muszę ogarnąć, gdzie to jest. Tereny badań Niro. To jest do zrobienia chyba. Zobaczcie, jeśli tu jest nazwa, że to jest tunel Roach. Nie do końca. To jest zrobione. No.
Wszystko porobione, to równie. Dobra, idę do Riki najpierw. Bo wydaje mi się, że to jest to. Intern. Tunnel Roach. Chociaż, kto go tam wie. A, ja wiem, co to jest. Tam, gdzie byli ci. Te płomienne gnoje. To jest ich baza chyba. Tego nie zrobiłem wtedy, a pamiętam, jak sobie mówiłem, że wrócę tu później. Dobra. No to później, niech będzie. A teraz dawaj z Ricky. Ricky kabum. Do zobaczenia, Dick. Dobrze cię widzieć, Dick. Baz. Dick, potrzebujemy pomocy. Ricky, hej, coś nie tak? Właśnie rozmawiałam z Jeremym przez radio. Jeremym? No, Givensem. To ten młody, który przyjechał kilka dni temu. Był w tej grupie, którą zupełnie rozbita niedaleko Tamalo. Przydzieliłam mu służbę na moczarach, ale najwyraźniej Jeremy nie słucha rozkazów. Okej, okay, ale co z radiem? Czemu on w ogóle jest w syfie? Chciał się sprawdzić, więc pojechał sam po zapasy. Niestety skończyła mu się waha na farmie na północny zachód stąd. Zaznaczyłam to na mapie. Znajdź go, zanim... Zanim da się zabić, tak? Jasne, rozejrzę się po tamtej okolicy. To było... Ja będę marnował swoją wahę Deacon teraz. St. John, co u ciebie? O, daleko. Ej, też to kurde przy tym. To ja najpierw jadę tu. Czy ja tu muszę wjechać? A to wygląda, że się nie da tam wjechać. To są sterydy? Samicy, oznaczone jako F37. Nie wierzcie kłamstwa. A na pierwsze pytanie staramy się właśnie znaleźć odpowiedź. O, wiesz co, muszę przyznać, że mnie się to też nie podoba. Proszę. Nie krępuj się. Dzięki. Staw skroniowo-żuchwowy obiektu jest zdeformowany i wydłużony od... Dobra. Co? Ej, to nie było to. Przy tunel Roach. Właśnie, to jest tam, gdzie ja myślałem, ale jednak to nie było tutaj. Dodatkowe stopy. Nie patrz na tę szczękę. Jest strasznie rozciągnięta. Przecież to robię, kapralu. Patrzę na szczękę. Kontynuując. Ptań cały czas się powiększa. Uciska na położoną pośrodku tarczycę i wiązadła boże. Zbudowana tkanka jest. O, to się budzi! Dawaj, przytrzymaj ją. Co do cholery? Co ty do diabła zrobiłaś? Ciągnie na nas całą. Śledziliśmy i badaliśmy ten obiekt od ponad 3 miesięcy. Idiotka! Nie miałam wyboru! Hej, Ricky, a ta farma? Gdzie ona dokładnie jest? Po drugiej stronie mostu prowadzącego do naszej farmy. Szukaj po lewej. Dobra, czekaj. Masz na myśli farmę Lost Lake. Kumam. Bez odbioru. Spójrz na to z innej strony. Żeński w okazie F37. A!
No gdzie ten frajer jest? Okej, okay, kanister przecież widzę. Skończyła ci się wacha, więc stół warsztatowy, wziąłeś kanister. Gdzie poszedłeś, Jeremy? A niech to. Hej, znalazłem jego motor. Tylko motor? Tak, wygląda na to, że ruszył do Sherman's Camp. Jezus, Deacon. Pewnie jest na stacji benzynowej i wydłubuje batony z automatu. Słuchaj, znajdę go. Pojechał. Jest i stacja benzynowa. Gdzie jesteś, młody? To on? Nie, to chyba nie jest mój kolega. Kurde, no idzie. I oni. Ten ziomek, co miałem go znaleźć. Rok zgubiłem.
zawsze. Myślałem, że to trop jest. A. Here you go. Na pewno się przyda. Kurde, no tu się urywa trop. Nie ma nic dalej. Up. Kurde, jaki maraton skubaniec zrobił. Proszę pana, hej! Tu jestem, tutaj! Dobra, dzieciaku, czekaj! Już idę! Tu się życie. Panie St. John? Oh, dzięki Bogu, dzięki Bogu. Wystarczy Dick, młody. Oni mówili, że mnie pocną. Mówili, że mnie zjedzą. O matko, dobra. Trzymasz się, to bierz wachę, a potem dupa w troki i wracaj do obozu. Łapiesz? Tak jest, i cholera, tak nie panuj mi tu, jestem Dickon. Tak jest, tak, dziękuję panu. Dobra, czyżbym wbił 25 tysięcy w końcu? Repy? Zrozumiałe, tak jest! Trzeci poziom, nice!
Tylko co ja tam mogłem kupić? Kurde, pamiętam, że u Tucker chciałem, bo są zwiększone magazynki. U Majka taka średniawka. Jak dobrze pamiętam. Dobra, zatankujemy coś na pewno. Friko. Ej no. Właśnie tam. Właśnie tak. Właśnie tak. Exactly like that. Aj, tak. Co tu mamy dalej? Południe Sara. Tucker. Ej. Nie, nie to. Dobra, czyli najpierw taka. Ricky, znalazłem go. Ej, otwieraj! Jest w drodze powrotu. On jest spoko. No super, co się stało? No, wpadł na jakichś włóczęgów, którzy... O Jezu, powiedzmy, że miał znaleźć się w ich menu. O mój Boże. Kanibale? A wiesz co, kurde, jakoś zapomniałem ich o to spytać. Bez odbioru. No, grubo się podziało. Dobra, jesteśmy. Tucker jest dostępny do zlecenia, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować ten kanał i do następnego. Cześć!